porozmawiajmy o kalendarzu, mega ważnym narzędziu w ludzkiej cywilizacji. Wyobraźmy sobie, że kalendarz nie istnieje. Chaos, co nie? Nie wiemy, kiedy obchodzić urodziny, nie jesteśmy w stanie zaplanować wakacji, a nawet pojawić się na ważnych wydarzeniach. Kalendarz wprowadza porządek do naszego zabieganego życia i pomaga nam zrozumieć upływ czasu. Mało tego, ludzie używają go od tysięcy lat. Starożytne cywilizacje tworzyły własne, unikalne kalendarze w oparciu o swoje potrzeby i wierzenia kulturowe. Niektóre z nich obserwowały fazy księżyca, inne skupiały się na ruchach słońca, a jeszcze inne łączyły te dwa elementy. To się nazywa niebiańska fuzja. Dziś używamy kalendarza gregoriańskiego, ale czy wiesz, że oprócz niego istnieje cała masa innych starożytnych kalendarzy? To tacy starzy przyjaciele, z którymi nie możemy się rozstać. Pomagają nam świętować wydarzenia kulturowe, planować obrzędy religijne i poznawać nasze korzenie. Poznajmy więc kilka słynnych kalendarzy. Gotowy? To w drogę. Pierwszy przystanek – kalendarz Majów. Ci starożytni Mezoamerykanie poważnie podchodzili do czasu. Ich kalendarz był połączeniem faz księżycowych i słonecznych. Takie kosmiczne kombo. Dzielił się na różne cykle, które z kolei dzieliły się na kolejne. To czyniło go niesamowicie skomplikowanym. Spróbuj rozwiązać tę łamigłówkę. Oczywiście nie możemy zapomnieć o starożytnych Egipcjanach i ich niesamowitym kalendarzu. Korzystali oni z systemu opartego na słońcu i chętnie dostosowywali go do wylewu w Nilu. To się nazywa synchronizacja z naturą. I wreszcie, kalendarz Azteków. Dzieło sztuki samo w sobie to hipnotyzująca mieszanka cykli słonecznych, księżycowych i rytualnych. Skomplikowana rzeźba w kamieniu, tak zwany kamień słońca, jest jak kosmiczne arcydzieło, które oddaje istotę czasu. Te starożytne kalendarze nie służyły tylko do oznaczenia dni i miesięcy. Miały ogromne znaczenie kulturowe i były pełne rytuałów religijnych i wydarzeń historycznych. To takie małe kapsuły czasu, które łączą nas z naszymi przodkami i pomagają zrozumieć ich mądrość i tradycje. Ale najciekawsze jest to, że niektórych z tych kalendarzy używamy do dzisiaj. Na przykład kalendarz chiński, który istnieje od wieków i wyznacza chińskie święta i tradycje. Zamiast śledzić tylko słońce, jak w przypadku zwykłych kalendarzy, chiński kalendarz zwraca szczególną uwagę na taniec księżyca na niebie. Każdy miesiąc rozpoczyna się nowiem i ma swój własny klimat. A rok składa się z 12 miesięcy księżycowych. A teraz najciekawsze. Miesiące księżycowe nie zawsze idealnie pokrywają się z rokiem kalendarzowym. Tak więc od czasu do czasu w chińskim kalendarzu pojawia się dodatkowy miesiąc, aby zachować równowagę z porami roku. Poznajmy teraz znaki zodiaku, prawdziwe gwiazdy chińskiego kalendarza. Każdy rok ma przypisane zwierzę, po prostu bajka. Istnieje 12 znaków zodiaku, które tworzą wspaniałą, dziką załogę. Mamy sprytnego szczura, odważnego tygrysa, wdzięcznego smoka i wiele innych. Tak więc jeśli urodziłeś się w określonym roku, będziesz miał cechy tego zwierzęcia. Ja jestem na przykład z roku małpy, a ty? Ale kto zdecydował o tym, które zwierzę będzie patronem danego roku? Legenda głosi, że wśród zwierząt odbył się wielki wyścig. Sprytny szczur wsiadł na grzbiet woła i wygrał, wyskakując na linii mety. I właśnie dlatego szczur rozpoczyna cykl zodiakalny. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Czy wiesz, jaki jest twój chiński znak zodiaku? Wygoogluj to sobie, a ja już ci mówię, co to oznacza. Sprawdź, czy masz którąś z tych cech. Po inteligentnym szczurze do akcji wkracza potężny wół. Wół jest znany ze swojej ciężkiej pracy i determinacji. To taki niezawodny i silny przyjaciel, który zawsze cię wspiera. Powoli przychodzi czas na nieustraszonego tygrysa. Dzięki majestatycznym paskom i zaciekłemu spojrzeniu, tygrys przynosi wiele emocji i przygód. To odważny koci przyjaciel gotowy do odkrywania świata razem z tobą. Po ryku tygrysa na horyzoncie pojawia się sprytny królik. Wyobraź sobie puszystego i uroczego króliczka, który zawsze zwiastuje harmonię. Królik dodaje do zodiakalnej parady odrobinę łagodności i kreatywności, niczym delikatny wietrzyk w wiosenny dzień. Następny w kolejce jest odważny i ognisty smok. To legendarne stworzenie cechuje majestatyczna obecność i mityczne moce. Jest jak tajemniczy przyjaciel, który po prostu wypełnia powietrze magią i podziwem.
po smoku do gry wkracza mądry i intuicyjny wąż. Wąż wnosi mądrość i wnikliwość, niczym przewodnik poruszający się po zakrętach życia. Zawsze dobrze jest mieć po swojej stronie podstępnego i sprytnego powiernika. Następny jest żywy i zabawny koń. Wyobraź sobie wiatr we włosach, gdy jeździsz konno po bezkresnym polu. Osobę spod znaku konia cechuje pogoda ducha i przygoda. Jest zawsze gotowa na ekscytującą podróż. Kolejnym znakiem jest wdzięczna i elegancka koza. Ze swoją łagodną naturą i opiekuńczym duchem, koza wnosi do zodiaku spokój i harmonię. To troskliwy przyjaciel, na którym można się oprzeć w potrzebie. Po kozie do akcji wkracza psotna małpa. Ten żywy i sprytny żartownik zwiastuje dawkę zabawy i śmiechu, szczególnie na imprezie. To wspaniały kumpel, który potrafi zamienić każdą nudną chwilę w szaloną przygodę. Po małpie, dumny i pewny siebie kogut prezentuje swoje umiejętności. To wspaniały ptak. Kogut wnosi do zodiakalnej załogi pewność siebie i asertywność, niczym urodzony przywódca. Następny jest lojalny i sumienny pies. Ten wierny przyjaciel cechuje się lojalnością, uczciwością i miłością. Psy są znane z tego, że są wiernymi towarzyszami, którzy zawsze staną po twojej stronie. I wreszcie mamy mądrą i łagodną świnię z uroczym rejkiem i wesołym chrumkaniem. Świnia uosabia hojność, życzliwość i obfitość. To kumpel, który wie, jak docenić dobre rzeczy w życiu i przynosi radość, gdzie się nie pojawi. No i proszę, parada zodiakalnych zwierząt w całej okazałości. Chiński kalendarz ma również coś takiego jak yin-yang. Każde zwierzę jest połączone z jednym z pięciu żywiołów. Drewnem, ogniem, ziemią, metalem lub wodą. Wnosi to jeszcze więcej osobowości do mieszanki. To jak dodanie przyprawy do drinka. Chiński kalendarz nadal wyznacza święta takie jak chiński Nowy Rok. Pomaga również ludziom wybrać najlepszy czas na ważne wydarzenia życiowe. Chcesz zaplanować ślub? Sprawdź kalendarz. Chcesz założyć firmę? Tak, kalendarz prawdę ci powie. Jest jak wróżka prowadząca przez życiowe zakręty. Tak więc następnym razem, gdy zobaczysz chiński kalendarz, pamiętaj, że jest to mieszanka księżycowej magii, zwierzęcych cudów i tradycji kulturowych. Teraz zagłębimy się w kalendarz hinduski. Ten opiera się na cyklach i kosmicznych rytmach. Zamiast dzielić się na zwykłe miesiące, kalendarz hinduski dostosowuje się do ruchów Słońca i Księżyca. To taki nieustanny bal w kosmosie. Kalendarza hinduskiego wciąż się używa. Jest pełen kolorowych festiwali i uroczystości. Od Diwali, festiwalu świateł, po Holi, festiwal kolorów. To ekstrawagancja fajerwerków połączona z żywiołowym paintballem. Kalendarz hinduski jest również używany do obserwacji świąt religijnych i pomyślnych czasów. Pomaga określić najlepszą porę na ślub, parapetówkę i inne ważne wydarzenia życiowe. Kalendarz hinduski nie ogranicza się do zwykłych 365 dni. Uwzględnia on miesiące księżycowe, słoneczne, a nawet lata przestępne. Następnym razem, gdy spojrzysz na kalendarz, pamiętaj, że nie jest to tylko zbiór dat i liczb. To niezwykłe narzędzie, które łączy nas z przeszłością i prowadzi w przyszłość. Starożytne kalendarze przypominają nam o naszej wspólnej historii i tradycjach wielu kultur, także wznieśmy toast za tę niesamowitą różnorodność.